Cześć, cześć, witam się z Wami serdecznie w nowym vlogu i dzisiaj Wam opowiem, jak to u nas wygląda na kwarantannie. Ktoś tutaj idzie do mnie. Jak to u nas wygląda na kwarantannie, czy jest więcej chorych, jak sobie w ogóle radzimy. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, nie zapomnijcie skomentować i dać łapkę w górę. A teraz przechodźmy już do oglądania, do słuchania w sumie, bo to będzie taka pogadanka. Także, jak my się czujemy w dniu dzisiejszym, w niedzielę, nawet nie wiem, który dzisiaj jest tak naprawdę, ale jest niedziela. Jak się czujemy? Czujemy się lepiej, znaczy się, nie ma więcej chorych, to jest na plus, tak mam bynajmniej nadzieję, bo mnie tak troszeczkę pobolewa głowa, raz tak jest, raz inaczej, także mam nadzieję, że mnie nic nie złapie. Dziewczyny czują się bardzo dobrze, jak widzicie, Ela przyszła tutaj choć potowarzyszyć mamie w nagrywaniu, tak? Masz takie króliczko od babci, tak ładnego? Jasnie się czuje dobrze, został mu tylko taki katar, ma taki, mówi, suchy nos. Ale ładnie, bo mamusia musi się nagrać. Ma suchy nos, ma takie drapanie, mówi, w gardle i ma kaszę jeszcze, ale nie ma gorączki ani nic w tym rodzaju. Jeśli chodzi o Elisa, to ma taki lekki kaszel, ale nic go ogólnie nie boli. A jeśli chodzi o Hakana, bo on to przeszedł tak powiedzmy najgorzej, że tak powiem. Już jest lepiej, też mówi, że go jeszcze boli głowa, bo bierze cały czas środki przeciwbólowe. Boli go głowa, bolą go jeszcze mięśnie, ale już jest lepiej niż było w te pierwsze dwa dni, bo po prostu była masakra jakaś. Najgorsze jest to siedzenie w domu, bo pomimo tego, że Haka ma wolne, no bo ma kwarantannę, no to właśnie nie możemy tego czasu spędzić poza domem. I jeszcze, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Dużo osób się mnie pytało, a po co się testujemy? No po to, żeby właśnie nie narażać osób trzecich, nie narażać na przykład sąsiadów, nie narażać innej rodziny. Przecież rodzina i tak wszyscy właśnie to dopiero co przeszli, jeszcze są na kwarantannie, jedni już wyszli, więc no po prostu, żeby nie narażać osób trzecich i no nigdy nic nie wiadomo, możemy zarazić kogoś, kto naprawdę ma jakieś problemy zdrowotne i ta osoba po prostu może umrzeć, no nigdy nic nie wiadomo, więc dlatego się testujemy, żeby po prostu chronić inne osoby. Co dalej? Przeczytałam bardzo dużo komentarzy, za które Wam serdecznie dziękuję, za wszystkie życzenia nam zdrowia. I byłam też przerażona tym, jak bardzo dużo osób przeszło już tego wirusa. Jak ja to czytałam, to po prostu dużo osób właśnie pisało, że przeszły tą pierwszą falę, że po prostu było to coś strasznego. Druga fala to ta druga część, powiedzmy, tego wirusa, co na literę D. I że on zostawił bardzo dużo właśnie powikłań zdrowotnych. Po prostu ludzie mają powikłania po tym całym wirusie. Ta fala, trzecia fala tego wirusa na O jest troszeczkę lżejsza. Także byłam w wielkim szoku, ile osób już go przeszło, ile osób się go boi. My może mieliśmy szczęście w nieszczęściu, że tak powiem, że to jest ta faktycznie trzecia fala i że on nie jest tak naprawdę aż tak bardzo groźny jak ta pierwsza i druga fala tego wirusa. Ogólnie jedziemy robić testy we wtorek, bo ta pierwsza pani, co do nas dzwoniła, powiedziała, że możemy zrobić we wtorek, ja i dzieci, czyli ja, Elif, Nisa, wiadomo, nie, bo jest za malutka, ale ja i Elif, chciałam powiedzieć jeszcze Enis, ale Enis jest pozytywny, więc w poniedziałek będę musiała zadzwonić do naszego domowego lekarza, żeby mu zrobili PCR test, żeby potwierdzić, że jest pozytywny. I nie wiem, kiedy wyjdzie z kwarantanny. Cześć! No, dzisiaj tak, bo tam masz bandażyk położony. Także korzystam z tego, że Nisa śpi, bo jest godzina 19, za niedługo pójdzie reszta dzieci spać, że tak powiem. Także korzystam z tego i nagrywam właśnie dla Was ten filmik, żebyście wiedzieli, co się u nas mniej więcej dzieje. Jak spędzamy ten czas? No, spędzamy go wspólnie w domu. Każdy coś tam robi, ja tam trochę posprzątam, Haka zrobi obiad, czy tam śniadanie. Chłopaki się pobawią z dziewczynami, troszeczkę się pokłócą, troszeczkę się pobiją, zaraz się pogodzą. Tak jak w każdym normalnym domu, wydaje mi się, tak też u nas jest. Dobrze, że mamy balkon, Boże, jestem wdzięczna, że mamy ten balkon, bo możemy wyjść na balkon. Możemy nawet, wiecie, ja w ogóle wniosłam wózek
wczoraj do domu, bo ja wózek mam na korytarzu. Daj, Elif. Wniosłam wózek, był strasznie obłocony koła, więc ja mam dużą wannę, wsadziłam go do wanny i te koła, wiecie, wymyłam, tak żeby mogła jeździć w nim w domu, żeby było nie brudził mi dywanów, po prostu, żeby podłoga się też nie brudziła. Wymyłam wózek i teraz mogę na przykład z małą foteliku ubraną, mogę wyjść na balkon i pojeździć po balkonie, żeby mogła też zaczerpnąć tego świeżego powietrza, bo jak mamy być 10 dni w domu, chociaż my może uda nam, jak nie zachorujemy, to ja i Elif, no i już automatycznie Nisa, będziemy mogli wyjść z tej kwarantanny. A jeśli zachorujemy, no to będzie nas czekać chyba przedłużenie tego wszystkiego, bo ja już sobie tego po prostu nie wyobrażam. Tak, Hakan i Yasin oficjalnie mają do 6 lutego, no ale wiadomo, muszą zrobić powtórne testy i dopiero wtedy wyjdą z kwarantanny. Czego ja się najbardziej boję z tego wszystkiego? Nie wiem, jak jest u Was, ale u nas w Niemczech po prostu, jak robią te szybkie testy, to jest tragedia. My jak wróciliśmy z Turcji, ja musiałam zrobić test, żeby pokazać, że wyszedł negatywny, jakbyśmy też na kwarantannie po przyjeździe z Turcji. I jak poszliśmy tam, no to jak ona wsadziła tego patyczka, to ja myślałam, że ona mi po prostu wchodzi w mózg. No i ostatnio znajomi Hakana robili sobie testy, bo chcieli z dziećmi na basen i tak dalej i ponoć jeszcze gorzej to robią, po prostu nie mają litości i ja się tego tak tragicznie boję, że ja stwierdziłam, że ich troszeczkę oszukam w takim cudzysłowiu, bo domowy lekarz nie przyjmuje, jeśli się nie ma, nie przyjmuje na PCR test, jeśli się nie ma objawów jakichś. No i stwierdziłam, że zadzwonię do pani doktor we wtorek i powiem jej, że po prostu u mnie w domu jest 3 pozytywnych, że się źle czuję, mam gorączkę i tak dalej, żeby mi zrobiła ten PCR test. Muszę troszeczkę okłamać, bo ja po prostu nie zniosę tego testu do nosa, bo on jest po prostu tragiczny, tragiczny. Jak ktoś może się tak znęcać po prostu nad ludźmi? Bo ja rozumiem, gdzieś tutaj przyjechać 5 razy, tu 5 razy, okej. Gdzieś tam wsadzić sobie do buzi, czy coś pobrać próbkę. Ale to, co oni robią, to jest jak rzeźnia jakaś. Tak, tego patyka tak do nosa wsadałem, aż jest potąd. On jest taki cienki... Elif! Jakaś mi zjadła! Taki cienki i po prostu tak lup! O, okropieństwo. Mówię sobie, nagram taki filmik, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej, zobaczyć, usłyszeć, co się u nas dzieje. Ja tak ogólnie dzisiaj nic nie nagrywałam, no bo wiecie, no, jesteśmy zajęci dziećmi, tu Hakana boli głowa, tu za chwilę któryś kaszle i krzyczy o wodę, to tamto, bo to jednak ten kaszel jest taki właśnie najgorszy, taki suchy mają kaszel i mam nadzieję, że szybko to przejdzie. Naprawdę. Co jeszcze Hakan musi robić? Codziennie rano dostaje takiego SMS-a czy powiadomienie mailem, dokładnie nie wiem, ale ma taką apkę i w tej apce codziennie musi zaznaczać, jak się czuje, jakie ma objawy, czy kaszle, czy ma katar, czy boli go głowa, bolą go mięśnie i codziennie musi wypełniać sobie i Yasinowi. Enis jeszcze oficjalnie, Hakan wysłał już maila do nich, ale jeszcze oficjalnie nie jest tam w systemie, ponieważ musimy mu zrobić PCR test, dopiero jak zrobimy mu PCR test, to do nas zadzwonią, wrzucą go w system, więc on na pewno będzie dłużej na tej kwarantannie. Boże święte, to się będzie ciągło. To się będzie ciągło i nie daj Boże, jeszcze my zachorujemy i to zaś będzie, wiecie, się ciągło. Ale mam nadzieję, że policzą mu tą kwarantannę od zrobienia testu, a zrobiliśmy mu bodajże chyba w sobotę i wyszedł pozytywny. W sobotę, bo tak, w sobotę. Także mam nadzieję, że policzą tak jak Yasinowi od środy, bo zwariuje, naprawdę zwariuje. Ale wiem, że będziemy mieli już to za sobą. U nas w miasteczku tutaj, w Majlus i Kulumbach jest bardzo, bardzo dużo chorych. Bardzo. Po prostu co chwilę się gdzieś słyszy, że... Tak jak zobaczcie u nas w bloku, na dole jedni sąsiedzi, drudzy sąsiedzi, obok w bloku jedni sąsiedzi, drudzy sąsiedzi, tutaj nasi tureccy sąsiedzi w takich domkach mieszkają, wszyscy też chorzy. I co chwilę się po prostu to słyszy, no zobaczcie w przedszkole, Elis dążyła iść do przedszkola środa, czwartek, piątek. A piątek jeszcze musiałam ją odebrać wcześniej, bo jak się dowiedzieliśmy o tym wszystkim, to wiadomo, pojechałam po nią wcześniej. A przed tym wtorkiem miała ponad tydzień wolnego, bo wszyscy w przedszkolu byli nauczyciele chorzy, pozytywni. Co ty się ubrałaś? Chodź się pokaż. Wszyscy byli pozytywni i parę dzieci było chorych, więc zamknęli na ponad tydzień w przedszkole. I tyle się Elif nachodziła, czyli jakieś 3 dni tylko po prostu. Chodź Elif, chodź się pokaż, jak się ubrałaś.
Co ja bym bez ciebie zrobiła? Bo bym się zanudziła. No, bym się zanudziła. Zobaczcie, jak się Elif ubrała. Chodź, chodź, stań na łóżko, pokażesz się. Stań ładnie. Stań ładnie, pokaż się. Stań. Chodź tutaj. Ta-dan, ta-dan. Proszę, sukienka, szlafrok, leginsy, koszulka. No, nie mogę z niej, nie mogę. I tak widzicie, i tak widzicie, nam mija po prostu ten czas. Nie, nie można się nudzić. U nas po prostu nie można się nudzić. Jest zawsze na wesoło. Spadła Niunia. Jutro poproszę moją sąsiadkę, żeby kupiła mi te jeszcze szybkie testy, żebym mogła ja sobie zrobić. Dla pewności, Elif, że nie jestem pozytywna. I we wtorek już... Widzicie? Widzicie tą panią? I we wtorek już po prostu pójdę na ten PCR test i będę miała święty spokój, nie? Elif? A jak ty się czujesz? Dobrze? Malen. A tak, no Elif jest na etapie po prostu malowania się, czyli jest tu tak i tu tak. Czyli jest etap malowania u Elif. Paznokci też, jak widzieliście, jak Ani maluje paznokcie. I ktoś tam mi taki dociekliwy komentarz dodał, że jak, że dlaczego w ogóle dzieciom paznokcie maluje? A która dziewczynka nie chciała sobie nigdy w życiu pomalować paznokci? Ja pamiętam, że ja sama je malowałam, będąc dzieckiem. Jak takie dziecko zobaczy taki lakier, to wiadomo, że chce sobie pomalować paznokcie. To jest dziewczynka w końcu, nie? Nie widać. Masz pomalowane usta. Jak się maluje usta? Jak się robi? Nie. Jak się robi? Tak? I jak robisz buźkę? Tak? Nie. Tak? No. Także jeśli macie jakieś pytania jeszcze do nas, to śmiało piszcie w komentarzach, ja postaram Wam się wszystkim odpowiedzieć na komentarze. Mam zresztą czas, też jest haka w domu, więc jest, wiecie, troszeczkę luźniej. Mam więcej czasu, żeby właśnie wejść na Instagram, gdzieś tam podpisywać i tak samo na YouTubie. Na całe szczęście mamy zrobione zakupy, jesteśmy zaopatrzeni jak na wojnę, że tak powiem, bo ja zrobiłam zakupy i... Zrobiłam tego tak dużo, bo nie wiedziałam, jakie będą zasady tej kwarantanny, czy ktoś będzie mógł wyjść, wiadomo, no nie będę mógł nic wyjść. Ja nie jestem pozytywna, a też nie mogę wyjść, także także dobrze, że zrobiłam takie duże zakupy. Ja będę się dzisiaj z Wami żegnać, jeszcze sobie, wiecie, wskoczę pod prysznic, usiądziemy sobie z Hakanem, oglądniemy jakiś serial albo jakiś film. Lubię takie wieczorne seanse, jak już dzieci, wiecie, śpią i jest chwila oddechu, można sobie usiąść, można sobie coś obejrzeć. Także ja Wam życzę wszystkim miłego jeszcze dnia. Mam nadzieję, że uda mi się wrzucić ten filmik jeszcze dzisiaj, jak go zmontuję. Życzę Wam miłego wieczoru już, ale dla niektórych może miłego dnia jeszcze. Eli Wam jeszcze pokazuje tutaj. Aaa, szminkę! Szminkę, to w sumie była moja, była, bo już nie jest. Jest obgryziona i ma po prostu zęby odbite nawet w środku. Proszę, piękna. A masz inne? Nie. To przynieś, pokaż. Muszę zrobić ładne zakończenie, wiecie? A z Elif to będzie niemożliwe. No dobra. Także, jeszcze raz. Miłego dnia dla niektórych, co? Miłego wieczoru. W zależności skąd mnie oglądacie. Nie zapomnijcie skomentować, subskrybować mojego kanału. Ja się już dzisiaj będę z Wami żegnać. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego filmiku. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, a nie gorzej. Także pa, trzymajcie się. A jeszcze spoza kamer Elif przyniosła następną szminkę. To też jest mamy, tak? I też ma zęby odbite i w ogóle jest pogryziona. Pa!